Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejny test. Kupiłam kolejny produkt na promocji Rossmanowskiej. Kupiłam sobie kolejny podkład Liren Shiny Touch, fluid rozświetlający w kolorze naturalnym. I u mnie w Rossmanie były dostępne 3 kolory, a tutaj czytam na stronce, że jest dostępny w 5 odcieniach. I słuchajcie, u mnie był dostępny kolor beżowy, naturalny, który ja wybrałam. Oraz tofi. No i tak, beżowy miał, tak wydawało mi się tam w Rossmanie, że miał różowe tony. Ten był najbardziej właśnie taki naturalny, a jeśli chodzi o tofi, no to już tutaj nawet na niego nie zaglądałam, bo to był kolor najciemniejszy czy z tych dostępnych. Nie wiem, jakie są pozostałe. Na pewno wolałabym coś jaśniejszego, ale mam nadzieję, wytrzymajcie też kciuki, że będzie kolor ok. Jest to fluid, no jak tutaj z samej nazwy angielskiej już widzę, rozświetlający. I jest tutaj właśnie napisane, że fluid rozświetla cerę, sprawiając, że jest promienna i pełna blasku. Hydra Block intensywnie nabliża, a zawarte filtry UVB. Ja tutaj przeczytałam, że on ma SPF 8, więc no nie ma jakiejś rewelacji. Chronię przed działaniem szkodliwych promieni ultrafioletowych. I ogólnie przez internet czytam, że działanie jest to działanie wygładzające, rozświetlające, nabliżające, chroniące przed promieniami słonecznymi. I tyle. I on kosztował 24,99, czyli za połowę ceny go dostałam. Fajne jest to, że on ma tutaj zabezpieczenie. Ja Wam tego nie powiedziałam przy teście tego produktu, że on też tutaj miał zabezpieczenie, czyli wiecie, zwracajcie uwagę, jak w Rossmanie to jest odchylone, to tutaj ta tasiemka, nie bierzcie, szukajcie innego produktu, który właśnie jest zabezpieczony, nawet jest napisane safety lock, więc ekstra. No i produkt zawiera pomkę. Dla mnie minus opakowania jest taki, że nie widać, jakie jest użycie, nie widać, ile tego podkładu tutaj mamy, domyślamy się i tyle. Także tak, ja z Liren miałam na pewno te podkłady kiedyś, jak byłam młodsza, te takie w tubce, nie wiem, jakie one noszą nazwę, ale właśnie ich używałam. Miałam też City Matte chyba, właśnie z Liren i z tego, co tak kojarzę, to pamiętam, był taki naprawdę mocno matowy. Ten jest rozświetlający, wiecie, że ja od jakiegoś czasu... Ciemny. I najlepsze jest to, że moja mama wybrała ten sam kolor. Że wiecie, już tego nie dokończyłam, że od jakiegoś czasu ja wolę podkłady i ogólnie cerę mieć bardziej rozświetloną niż zmatowioną, więc o ludu. O ludzie. Ale nie jest złe. Przestraszyłam się tylko. Tak wiecie. Na pierwszy rzut oka, ale nie jest źle. Mam nadzieję, że nie ściemnieje. Mam nadzieję, że nie ściemnieje. Taki bardzo kremowy zapach. Takiego po prostu kremu. Ale taki w miarę wyczuwalny, chociaż ja umyłam gąbeczkę też przed chwilą. I produkt, który myję, to jest Isana, taki olejek do kąpieli i on ma też taki bardzo mocny, intensywny zapach, więc zmieszały mi się te dwa zapachy. No, na tą chwilę kolor nie jest zły, chociaż mówię, że na pewno nie jest to mój kolor. Jedna ciekawostka. Tak wygląda. Ja tak powiem Wam, że ogólnie przy wszystkich podkładach dosyć długo pracuję zawsze gąbeczką, żeby to wszystko ładnie rozprowadzić i wiecie, tak wtłoczyć w skórę. Patrzcie, taka jedna cienka warstwa. To jest jakieś takie bardzo, bardzo wykończenie rozświetlające? Nie wiem, nie powiedziałam, że to jest jakieś takie bardzo rozświetlające. Takie, jeśli chodzi o pierwszą warstwę, ujednolicenie kolorytu, wyrównanie... Ups! Teraz narobię to embarazu. Wyrównanie kolorytu, ale... Na tą chwilę ten produkt jest mało, poza tym, że widzę kolor, bo jednak jest troszkę za ciemny, jest mało widoczny. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. Nie ma co uchwycać, bo jego nie widać po prostu. Oczywiście odznaczył mi się tutaj, ja po chorobie mam jeszcze tą strefę bardzo przesuszoną, ale jak tak spoglądam tutaj, on zawiera drobinki. O nie. O nie. Niekoniecznie lubię to. I co ja Wam teraz powiem? No i wiecie co? Powiem Wam, że jestem
zawiedziona trochę. Znaczy nie powiem, że jakoś bardzo mi drobinki przeszkadzają, ale wolę chyba własne wyświetlenie się skóry, jako takie, wiecie, to rozświetlenie, powiedzmy, niż drobinki. Bo tak, powiem Wam tak, że właśnie ten produkt nie ma wykończenia rozświetlającego, tak? Bo no, mam podkłady, które no i takie, wiecie, rozświetlenie zupełnie inaczej wygląda. Tutaj rozświetlenie uzyskujemy poprzez te drobinki, które odbijają się od światła i tworzą efekt rozświetlenia, ale ogólnie wykończenie tego produktu jest takie bardziej satynowe, takie pod mat podchodzące. Tutaj nie ma takiego, wiecie, rozświetlenia samej tak jakby warstwy podkładu, tylko po prostu są te drobinki, które, tak jak Wam powiedziałam, odbijają to światło i to jest to rozświetlenie. A sam podkład, nie bardzo, on wykończenie ma takie, mówię, no satynowe pod mat. Drobinki są złote. No jak tak się przyglądam swojej twarzy, wiecie, bardzo blisko, no to są widoczne, nie jakoś bardzo mocno, wiecie, od razu rzucające się w oczy, wiecie, jakiś brokat czy coś w tym stylu, ale widać te drobinki, czyli tutaj rozświetlenie mamy poprzez drobinki. Tyle, dokładamy drugą warstwę, bo chcę spróbować, Boże, patrzcie ile pompka wydaje tego produktu i nie nacisnąłem jej do końca, także dużo się tego produktu nakłada na jedną pompkę. Nie wiem, zobaczymy, czy uzyskamy jakieś lepsze krycie. No, w każdym razie podsumowując tak szybko, na szybko, jeśli nie lubicie produktów z drobinkami, no to niestety troszkę sobie inaczej to rozświetlenie wyobrażałam. Ale co zrobię? Mamy się tam nie martwić, bo ona raczej się tak nie przygląda swojemu makijażowi i raczej nie szybko zobaczy te drobinki, chyba że jej powiem. Trochę muszę bardziej go naciągnąć na... a co ja chciałam powiedzieć? Na pięty. Na szyję, ludzie. No krycie jest ok. Podoba mi się. Przy drugiej warstwie widzicie, że mocniej zakrywam. Jest to naprawdę taki naturalny efekt. Naturalnie ogólnie produkty z Liren, jeśli chodzi o te fluidy takie w tych tubkach, no i ogólnie ten Liren City Matte kojarzą się z bardzo takim naturalnym wykończeniem. No i właśnie ten też do tego należy. Może on nie daje jakiegoś takiego, wiecie, szałcia, okrycia, ale naprawdę radzi sobie dobrze. No mówię, skóra wygląda ładnie, naturalnie, jeszcze tutaj wklepany gąbeczką. Dodatkowo zyskuje na takiej naturalności, no i... jest w sumie ok. I zaraz zobaczymy na brwi. Proszę, nie komentujcie. Już Wam pokazuję podkład. Tak, oczywiście teraz go troszkę widać. Zdecydowanie bardziej niż przy jednej warstwie, czyli możecie uzyskać taki, no... czyli możecie uzyskać taki naturalny efekt przy jednej warstwie oraz efekt mocniejszego krycia, ale troszeczkę już tutaj niestety tracicie na tej naturalności, czyli podkład jest troszeczkę bardziej widoczny, znaczy po prostu widoczny przy drugiej warstwie. Widać, że jest coś na buzi, ale nie wygląda to źle. Są te drobinki, mówię, z bardzo bliskiej odległości są widoczne. Na pewno, wiecie, druga osoba, która będzie na Was spoglądała gołym okiem, jakoś tego, wiecie, od razu nie wyłapie i nie zauważy, a osoba, która kompletnie się temu nie przygląda i wiecie, nie zajmuje się takimi rzeczami jak makijaż i zastanawia się nad tym, to myślę, że nawet po prostu tego nie zauważy. Muszę się oddalić, bo po prostu będę gubiła cały czas ostrość. Nie wiem dlaczego przy takim większym zbliżeniu ta moja lustrzanka nie chce trzymać ostrości i tak, wiecie, co trochę zamazuje. Ja powiem słowo, ona się zamarzy, później, wiecie, przy edycji mnie to ogólnie bardzo wkurza. W każdym razie wracając do tego, co mówiłam, no osoba, która się kompletnie na tym nie zna i nie zajmuje, nie interesuje, to nawet nie zauważy, że powiedzieć, że macie jakieś drobinki na twarzy, bo naprawdę są one takie, powiedzmy, subtelne, tak? Także na pewno są dużo mniejsze niż, mniej widoczne niż drobinki, które mamy w Wake Me Up od Rimmela. Tutaj te drobinki są widoczne, widać je gołym okiem, tutaj jest to bardziej takie subtelne. Tak, i mówię, no tutaj jest już to bardziej taki widoczny przy tej warstwie
drugiej, ale nie wygląda to źle. Kolor jak na razie jest ok, nie ściemniał, ale jest za ciemny. Ja widzę różnicę między szyją, a zresztą na pewno widzę, zobaczcie, moją szyję, a twarz. On jest taki troszeczkę sztuczny ten kolor, taki niby nazwany naturalnym, ale tak wydaje się taki być trochę sztucznawy. Nie? Co wy myślicie? Taki... Nie wiem, tak wydaje mi się, że taki trochę jest sztuczny ten kolor. No, dobra, ja dokończę makijaż i co? I do was jeszcze wrócę, tak szybciutko się tylko pokażę, jak to wszystko razem wygląda. No i oczywiście spotkamy się za kilka godzin i będziemy oceniać cały podkład. Ja się szybko maluję. Nie powiedziałam wam, która jest godzina. Dzisiaj zaczęłam wcześniej, bo 10:20 i na pewno zjawię się u was wieczorem, bo dzisiaj mam kilka spraw, powiedzmy, do załatwienia i na pewno będę dopiero wieczorem, także widzimy się za kilka godzin. Jak na tą chwilę makijaż mi się podoba, kolor jest ok, teraz fajnie z tym bronzerem. Myślę, że wygląda teraz lepiej, chyba bardziej mi się to podoba teraz właśnie z pudrem, z bronzerem. No, jest ok. Także zobaczymy, jak to się utrzyma i jak będzie wyglądało później. Także. Dobra, kochani, jestem ze sprawozdaniem. Mamy godzinę prawie 20. Z tego co pamiętam, to było około chyba 10, jak robiłam makijaż i wam się pokazywałam. Także mamy 10 godzin, praktycznie 10 godzin za sobą. I szczerze powiedziawszy, to co widzę tutaj teraz przed sobą i to co widzę w lusterku, spoko. Jak na podkład za te 24 zł, w promocji za 12 zł, jak na podkład rozświetlający, naprawdę, naprawdę jest dobrze. Oczywiście zaraz zbliżę sobie twarz do lusterka i pewnie nie będzie takich ochów i achów jak w tej chwili, ale no wiadomo, no ludzie nas widzą z jakiejś tam odległości, nikt nie stoi, wiecie, z nosem w naszej twarzy, tak, żeby powiedział, że coś tam jest nie za bardzo i w ogóle. Więc no oceniając siebie z takiej odległości, jest naprawdę ok. Nie powiedziałabym w tym momencie i z tej właśnie też odległości, że mam podkład 10 godzin na twarzy. Troszkę się oczywiście wyświeciłam, wiadomo, no ja standardowo się wyświecam tutaj na czole, tutaj i tak. W okolicach ust nie zmył się ten podkład ładnie, w miarę ładnie utrzymał kontur. Nie oszczędzałam się dzisiaj, mówię, minęło 10 godzin, byłam na dworze, w domu też gdzieś tam, wiecie, się ocierałam i gdzieś tam i na poduszce i o rękę, więc wiecie, nie było tak, że siedziałam w miejscu przez te 10 godzin, tylko po prostu normalnie funkcjonowałam. I myślę, że przy takim funkcjonowaniu dość dzisiaj intensywnym, naprawdę, naprawdę, naprawdę duży plus dla tego podkładu. Tak, i tutaj mam trochę, widzę, takie plamy mi wyszły, ale mówię to gdzieś od dotykania, wiecie, kurtka, mam też z nisiem, więc to też gdzieś tam się ściera i przeciera, ale ogólnie tak wizualnie naprawdę, naprawdę jest dobrze. No i ja was zaraz oczywiście zbliżę do siebie, ale tutaj najpierw powiem, jak to wygląda, jak ja sobie tak to bliżej pooglądam z takiej mikroskopijnej odległości. To tak, jak tak się bardziej, bardzo przypatrzę, to mam wrażenie, że troszeczkę jakby nos był taki bardziej zmyty, tylko teraz go poruszałam, to jest czerwony, ale tak jest mniej tego podkładu niż widzę na przykład tutaj w tych strefach. Tak, tu on troszeczkę mi się tak zebrał razem z pudrem. W tej zmarszczce delikatnie. No i wiecie co, jak się tak naprawdę przyjrzę podkładowi i mojej twarzy, to no jest on widoczny teraz na buzi. Takie troszeczkę ciężkie wrażenie z takiej bliskiej odległości, powiedzmy. Tak troszeczkę, no mówię, no widać z bliska, tak, że podkład jest ileś tam godzin na mojej buzi, ale naprawdę na 10 godzin
Jest spoko, jest dobrze i naprawdę oceniam ten podkład wysoko, także super. I jeśli chodzi o kolor, czy ściemniał w ogóle? Chyba nie ściemniał. Myślę, że jest tak samo jak było, także super. Duży plus za to, że nie ściemniał, bo się bałam tego, bo wiecie, jest troszeczkę ciemny. I już Was zbliżę. O. Mówię, no z takiej naprawdę bliskiej odległości rzeczywiście gdzieś tam widać, że ten podkład już jest taki, powiedzmy, i ta skóra zmęczona, ale no mówię, to jest 10 godzin, więc... No dobra, kochani, to by było na tyle w tym teście. Mam nadzieję, że test będzie przydatny, że Wam film przypadnie do gustu. I co? Kciuki w górę, jeśli tak, jeśli się podobało, będę ogromnie wdzięczna. No i co? I dajcie mi znać oczywiście, czy miałyście, sam w filmikach tego nie mówiłam, ale oczywiście dawajcie mi znać koniecznie, czy miałyście któryś z tych produktów, które ja testuję i które Wam pokazuję. No, w tym filmiku, czy miałyście konkretnie ten podkład, co o nim myślicie. I co? Ja się z Wami żegnam, dziękuję pięknie za uwagę, mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki.